Za nami wyjątkowe muzyczne wydarzenie. Jest to 75-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki. Dzień Ukraiński na Kowarskiej Wyspie. Chcemy kupić z zebranych pieniędzy środki przeciwbólowe i wysłać w okolice Mariupola. Nowe szaty teatru, edycja limitowana. Łączymy sztukę teatralną różnymi motywami teatralnymi. Po weekendzie wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam na serwis. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze ma już ponad 75 lat. W miniony piątek w Filharmonii Dolnośląskiej odbyły się uroczyste obchody. Dokładnie w listopadzie 1946 roku w Jeleniej Górze powołana do życia została placówka, którą dzisiaj nazywamy Państwową Szkołą Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki. Od tego momentu minęło już ponad 75 lat. Tak naprawdę obchody przypadły na poprzedni rok. Jednak jubileusz nie mógł odbyć się przez ograniczenia związane z pandemią. Równo rok temu, powiedzmy w maju, nie udało się nic zrobić. 14 maja był koncert, ale jaki online. Koncert dyplomantów, który był stowarzyszeniem filharmoników tutaj dolnośląskich, ale bez publiczności. I tak troszkę było smutno. Natomiast dzisiaj będzie tak, jak powinno być. Wracamy do normalności. Jubileusz odbył się w gościnnych progach Filharmonii Dolnośląskiej, z którą szkołę muzyczną łączy bliska współpraca. Wydaje się, że to oczywiście rzecz naturalna, że współpraca Filharmonii z szkołą muzyczną w Jeleniej Górze jest oczywista. I rzeczywiście tak jest. Stanowimy na pewno bardzo ważny element w rozwoju muzycznym wszystkich uczniów. Na scenie tego dnia Państwowa Szkoła Muzyczna zaprezentowała wszystko to, co ma najlepsze. Uzdolnioną młodzież i pełnych pasji nauczycieli. Dzisiejsza uroczystość będzie miała jak gdyby trzy odsłony. Pierwsza to oczywiście część oficjalna, kiedy będą chcieli zabrać głos i dyrekcja, i zaproszeni goście. Chcemy też krótko powiedzieć o historii szkoły, o patronie szkoły, który wczoraj miał swoje 203 urodziny akurat. A w części artystycznej, pierwszej części artystycznej, występ chóru pierwszego stopnia, następnie chór szkoły drugiego stopnia, no i chluba oczywiście szkoły, orkiestra w repertuarze XIX-wiecznym. Oczywiście nie może zabraknąć także utworu Stanisława Moniuszki, bo jakże mogłoby być inaczej. Jednak to nie koniec atrakcji, ponieważ później nastąpi piękne przedstawienie wydziału wokalnego wraz z wydziałem instrumentalnym przygotowanego, z udziałem orkiestry, z udziałem profesorów, uczniów, czyli całej społeczności, aby pięknie świętować jubileusz. Na jubileusz szkoły muzycznej przybyło wielu gości. Przedstawiciele świata kultury, polityki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Jest to bardzo przyjemne wydarzenie. Instytut przekazał na to wydarzenie piękny obraz razem ze mną, obraz Silvio Vigliaturo. W podziękowaniu, ponieważ rozpoczynamy współpracę ze szkołą, wymiana młodzieży, wymiana koncertów i tak dalej, więc przyszłość przed nami. W Karkonoskiej Agencji umożliwiliśmy tym młodym twórcom prezentację swoich talentów, ale dzisiaj w Filharmonii Dolnośląskiej, w pięknej sali, przy pięknym audytorium, to jest właśnie to miejsce, w którym młodzież, w którym absolwenci szkoły muzycznej mogą w pełni pokazać swój talent, ciesząc nasze serca i nasze uszy. Z całego serca dziękuję wszystkim tym, którzy tworzą tą szkołę przez wiele, wiele lat i cieszmy się tą młodzieżą, którą ta szkoła szkoli. Bardzo się cieszę, że taka szkoła
która rozsławia Jelenią Górę, jest akurat w naszym mieście. Samorząd Województwa Dolnośląskiego z wielkim szacunkiem ocenia dorobek i osiągnięcia Jeleniogórskiej Szkoły Muzycznej, która wychowała rzeszę wspaniałych muzyków. W związku z tym wielkie gratulacje i wielkie podziękowania dla całej społeczności. Pozostaje życzyć społeczności Szkoły Muzycznej co najmniej kolejnych 75 lat pełnych sukcesów. Społeczność kowarska włączyła się w pomoc obywatelom Ukrainy. 7 maja na wyspie zorganizowany został Dzień Ukraiński. Młodzież z miasta partnerskiego Czerkasy po wybuchu wojny na Ukrainie w Kowarach znalazła schronienie i pomoc. My family and his family in Ukraine, in Cherkasy. We always nervous and we really miss about our family. Niestety co jakiś czas obywatelom Ukrainy przekazywane są smutne wiadomości. Bo niedaleko jest rodzina taka z Ukrainy, tam właśnie zginął ojciec, dzieci. Jest to bardzo trudny temat, bardzo przykry dla nas wszystkich. My zajęliśmy się młodzieżą z Czerkasów. Mieszkają u nas w ZSO praktycznie od wybuchu wojny. I mamy też kilkudziesięciu Ukraińców w przedwiośniu i po domach prywatnych też jest kilkadziesiąt osób. Nasze zaprzyjaźnione ukraińskie gminy mówią, że potrzebują środków przeciwbólowych, bo niestety tego tam nie ma. W związku z tym wszystkie dzisiaj zebrane pieniądze pójdą na zakup środków przeciwbólowych. Niech wiedzą, że mają jakiekolwiek wsparcie. Nic więcej nie możemy zrobić, tylko im pomagać. 7 maja w ramach Dnia Ukraińskiego na Kowarskiej Wyspie przygotowano moc atrakcji. Były pokazy tańca, występy dzieci i młodzieży oraz zespołów ludowych, zawody sportowe, a także pokazy karate Shotokan. Dlaczego zdecydowaliście się wesprzeć tę akcję? Ponieważ chcemy uczestniczyć w takich akcjach, zjednać ze sobą Kowarzan. Chcemy, aby to miejsce stało się znowu miejscem takim kultowym, jak przed laty. A przy okazji możemy zrobić coś dobrego, także możemy wspomóc ukraińskie społeczeństwo. Niech się poruszają, zapomną o tym, co jest złe. Niech się uśmiechną, poradują. Jeżeli będą jakieś dzieci chciały u nas trenować, to zapraszamy. Today we feel very, very good, very funny, very happy because we can stay here in safe and with our friends in this beautiful city. And today we can have fun and we're really, really happy about it. Można było skosztować także potraw ukraińskich i domowych ciast. Dzisiaj robimy solankę, ukraińska potrawa, barsz ukraiński, kanapki takie są z pieczonymi bakłażanami, z szprotką, tak samo kanapki z jajko, ser, czosnek, majonez, taka ukraińska strawa. A na koniec dnia wystąpił zespół Evenement. Za nami premierowy spektakl teatru edycja limitowana pod tytułem Nowe Szaty. Spektakl Nowe Szaty powstał we współpracy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa oraz Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Za nimi kilka miesięcy owocnej pracy, której efektem była piątkowa premiera. Inspiracją do powstania spektaklu były nowe szaty cesarza Hansa Christiana Andersena. Spektakl, w którym z jednej strony uczestnicy teatru edycja limitowana wyrażają w pewien sposób siebie, improwizują, ale z drugiej strony również opowiadają bardzo konkretną historię, można powiedzieć o współczesnym cesarzu, o współczesnych przywarach i o współczesnych wadach człowieka. Pewne nawiązanie i pewne analogie do sytuacji obecnych będzie można również zobaczyć w tym spektaklu, ale jest to przede wszystkim pewien proces również tworzenia, pewien proces budowania
ich tożsamości jako aktorów na scenie. Łukasz Zuta nam powiedział, że mamy godnie reprezentować nasze stowarzyszenie. No i żeby wyszło genialnie. Pan Łukasz Rola nam przeciekował i tak mamy się nauczyć cały czas. Cały czas powtarzać te same role, co teraz jest. Łączymy sztukę teatralną różnymi motywami teatralnymi. Bardzo fajnie było. To pierwszy ich spektakl taki, w którym faktycznie pojawia się tego słowa o wiele więcej. On też przyjmuje pewną formę dramaturgiczną, która jest już o wiele bardziej konkretna niż mieliśmy okazję oglądać to do tej pory. Też z bardzo wyrazistym przesłaniem. W związku z powyższym jestem z nich bardzo dumny, że udaje im się to zrealizować w taki, a nie inny sposób. No i jestem przede wszystkim dumny z tego, że mają okazję się rozwijać i faktycznie z roku na rok, z sezonu na sezon ten rozwój jest coraz bardziej widoczny. Bardzo się cieszę, że mogę się do tego przyczynić. No świetnie sobie radzą, mimo swoich niepełnosprawności, no bo tak jak widać niepełnosprawności są bardzo różne, ale dają z siebie 100%. Spektakl powstał dzięki zaangażowaniu całej ekipy Jeleniogórskiego Centrum Kultury, samych aktorów, ale także ich rodziców. Bardzo dużo mieliśmy, że tak powiem, zajęć, bo musieliśmy ich przeprowadzić na próbę, odebrać, no i cały czas im kibicujemy i jesteśmy z nich bardzo dumni. Świetna, naprawdę prawdziwa rehabilitacja i taka po prostu pomoc tym osobom w realizowaniu własnych marzeń, które one tak naprawdę tylko na scenie mogą realizować. Jestem bardzo zadowolony i dumny nawet z tego, że tak nam udało się sprawnie to przygotować. A przed stowarzyszeniem kolejne pomysły, o których będziemy informować Państwa na naszej antenie. A teraz zapraszam na pozostałe informacje. Tegoroczne jeleniogórskie obchody 77. rocznicy zakończenia II wojny światowej były wyjątkowe. Za naszą wschodnią granicą o wolność walczy napadnięty przez Rosjan naród ukraiński. W minioną niedzielę w trakcie uroczystości przy Mieczach Piastowskich w Parku Zdrojowym w Cieplicach nie było okolicznych przemówień, a wydarzenie ograniczyło się do złożenia kwiatów przez przybyłe delegacje. Trzeba przyznać, że wypowiedziane przed laty przez pułkownika Edwarda Jakubowskiego słowa nigdy, nigdy, nigdy więcej wojny nabrały w dzisiejszych czasach szczególnego znaczenia. Przed nami 8. edycja Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego. Po raz kolejny w jednym miejscu spotkają się przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, naukowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy, działacze organizacji pozarządowych oraz eksperci. Tegoroczne obrady podzielone zostaną na 3 panele tematyczne związane z unijnymi funduszami, zakresem i formą pomocy Ukraińcom, a także służbą zdrowia. Udział w kongresie jest bezpłatny. Wystarczy do 18 maja wejść na stronę www.dolnyslask.pl i zgłosić chęć uczestnictwa. Dolnośląski Kongres Samorządowy już 19 maja. Tą informacją kończymy serwis. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.